Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej porannej kawie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj wiceburmistrz miasta Bochni, pan Gustaw Korta. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Widzą Państwo, że dzisiaj jesteśmy w trochę nietypowej pozycji. Już siedzieliśmy na porannej kawie, teraz stoimy, chociaż zwykle siedzimy, ale powód jest ważny. Mianowicie no, chcemy porozmawiać na temat tego, w jaki sposób są planowane tak naprawdę w mieście rozwiązania komunikacyjne, a to, które jest już realizowane, rozpoczęte, czyli potocznie ta obwodnica północno-zachodnia, potocznie zwana KN2. Zaproszenie pana burmistrza też jest związane z tym, że zaczynają protestować mieszkańcy osiedla Niepodległości w związku z tą inwestycją. Panie burmistrzu, pokażmy teraz na mapie, bo ona jest przed nami, jak dokładnie, podając nazwy ulic, będzie przebiegała ta planowana i realizowana już obwodnica północno-zachodnia. Pan burmistrz często mówi też, używa określenia obwodnica wewnętrzna naszego miasta. I jakie parametry drogi ona będzie miała? Bardzo ważne jest to, co pan redaktor powiedział, że będzie to obwodnica wewnętrzna miasta Bochni, bo jest ona przede wszystkim zaprojektowana dla największego naszego osiedla, czyli dla osiedla Niepodległości. Ona jest zaprojektowana i będzie wykonana po to, żeby mieszkańcy osiedla Niepodległości mogli w łatwy sposób przedostać się na część północną i wschodnią miasta. Czyli rozpoczynając jakby od strony tutaj ulicy Poniatowskiego, jak ta droga będzie przebiegała, panie burmistrzu? Proszę pokazać to i powiedzieć. Oczywiście. Zaczynając od ulicy Poniatowskiego, będzie wejście w obwodnicę pod wiaduktem. Między dwoma przęsłami wiaduktu, tam będzie wejście do naszej obwodnicy. Wzdłuż torów kolejowych, tak? Wzdłuż torów kolejowych. Następnie obwodnica będzie przemieszczać się wzdłuż ogrodzenia z połem PSS do ulicy Karosek. Tam będzie włączenie się w ulicę Karosek za pomocą ronda. Czyli będzie rondo. Będzie rondo i następnie wzdłuż ogrodzenia cmentarza, a następnie w dolinie, która prowadzi w kierunku osiedla Niepodległości, ale chciałem powiedzieć bezpośrednio, jest tam taki punkt odniesienia, którym jest kotłownia w tamtym miejscu i będzie włączała się do obecnie istniejącej drogi donikąd, która będzie wyremontowana i będzie wprowadzała droga donikąd do ulicy Legionów Polskich. Czyli dokładnie mówiąc, droga tak będzie wchodziła w osiedle tutaj na tym łuku, na osiedlu Niepodległości. Ona tutaj będzie łączyła się z tą drogą na osiedlu Niepodległości. Tak, z drogą za blokami, za tym blokiem tam na rogu, za tymi blokami po prostu. Tak, dokładnie pan redaktor. I tu się będzie kończyła tak naprawdę ta obwodnica północno-zachodnia. Ta obwodnica wewnętrzna, tak, inaczej zwana trasą północno-zachodnią, która jest, jeszcze raz powtarzam, zaprojektowana specjalnie dla osiedla Niepodległości. Panie burmistrzu, tą drogą będą jeździć jakie samochody, żeby była jasność? Tam nie będą jeździć ciężkie samochody, tam nie będą jeździć tiry, tak? Oczywiście. Będzie to droga, klasa drogi gminnej, przepraszam, kategoria drogi gminnej, natomiast klasa drogi zbiorczej. Będzie tam dopuszczalność poruszania się samochodów tylko i wyłącznie do 2,5 tony. Oczywiście wiadomo, że autobusy komunikacji miejskiej, autobusy, które będą dowoziły osoby do kopalni soli, jak najbardziej będą mogły się poruszać tą drogą. No i oczywiście samochody dostawcze do tych sklepów na przykład, oczywiście, na osiedlu Niepodległości są zlokalizowane. Czyli powyżej 2,5 tony tylko te samochody. Panie burmistrzu, a mam przed sobą tutaj i na górze jest przyklejona taka koncepcja z roku 95, kiedy ta obwodnica północno-zachodnia nie miała włączać się w osiedle Niepodległości, w tym miejscu, o którym przed chwilą wspomnieliśmy, ale miała iść wyżej, czyli być kontynuowana tam wyżej, następnie iść za boiskiem sportowym i dopiero dochodzić tutaj do ulicy Armii Krajowej.
czy ta koncepcja została już całkowicie odłożona do lamusa, czy ten etap realizacji KM2 jest pierwszym etapem, a będzie jakiś drugi? No bo protest mieszkańców bierze się stąd, że mieszkańcy mają tam obawę i słuszne, że ruch na pewno się zwiększy. W związku z tym tu jest kwestia taka, że boją się, no, boisko sportowe jest po drugiej stronie, śmietniki, dzieci najczęściej wyrzucają śmieci, też są po drugiej stronie, a więc tutaj będzie taka obawa, że będzie dochodziło do wypadków po prostu. I teraz jest kwestia taka, czy to jest pierwsza koncepcja, którą realizujemy, czy docelowo właśnie tamtędy ta droga będzie kontynuowana? Oczywiście, to jest pierwszy etap budowy tejże obwodnicy północno-zachodniej, która, tak jeszcze raz powtórzę, ma naprawdę przeprowadzić naszych mieszkańców osiedla Niepodległości najkrótszą drogą na część północno-wschodnią miasta, żeby nie musieli przejeżdżać zatłoczonym częścią centralną miasta. Natomiast myślimy cały czas o tym, aby dokończyć realizację zamysłu tej koncepcji. Tylko nie w wersji drogi tranzytowej, bo to kiedyś była oczywiście wersja drogi nie tranzytowej. Nie w wersji drogi tranzytowej, bo tylko też w obwodnicy, powiedzmy sobie, wewnętrznej dalej. Tak. Ależ oczywiście w zależności od tego, jakie będzie obciążenie, jak zwiększy się obciążenie ulicy Legionów Polskich, tak wtedy zaprojektujemy klasę tej drogi. Panie burmistrzu, a jakby ta pierwsza koncepcja bierze się skąd? Że co, nie ma tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie, bo gdzie ewentualnie mogłaby być realizowana kwestia? Tak by może być pierwszy powód. Drugi jest taki, to jest kwestia finansowa, bo ja rozumiem, że teraz no, jest znaczna oszczędność, bo włączacie w istniejącą już drogę. W tej sytuacji trzeba byłoby tą drogę w całości wybudować. No, to są zasadnicze powody? Zgadza się. No, doskonale pan redaktor tutaj jakby wprowadza się w cały problem budowy rozwiązań komunikacyjnych w mieście Bochni. Bo żeby można było wybudować ten odcinek drogi, o którym mówimy, najpierw musi powstać ta część od osiedla Niepodległości do ulicy Poniatowskiego. Z drugiej strony, nie mamy jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Niepodległości i okolicznych terenów. Czyli tak naprawdę, panie burmistrzu, bo jak pan odpowie na te obawy mieszkańców osiedla Niepodległości, którzy mówią, no boimy się teraz, co będzie, będzie większy ruch, będzie dochodziło do wypadków. Jakie dajecie gwarancje, że to nie gwarancje większego ruchu, zmniejszenia ruchu, tego nie jesteście w stanie dać, ale jakie gwarancje stworzenia warunków bezpieczeństwa przy tym intensywniejszym ruchu jesteście w stanie zaprezentować i w jaki sposób jesteście w stanie zagwarantować tą sprawę? Jest kilka możliwości. Pierwsze to jest zmiana organizacji ruchu na ten czas, kiedy jeszcze, powtarzam, nie powstanie następny etap budowy tej A jeżeli powstanie, to kiedy, panie burmistrzu? Jakie jest plany na przykład z tym związane? Chcieliby się kontynuować to, co w następnym roku na przykład? Czy w ogóle są brane pod uwagę jakieś plany w tym kwestii? Ale oczywiście. Najpierw musi powstać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do końca tego roku, styczeń 2010, bo taka jest konsekwencja zmian wprowadzonych przez ustawę, która weszła w listopadzie zeszłego roku, spowoduje nam to przesunięcie się uchwalenia miejscowych planów. Ale w tych miejscowych planach chcemy zaznaczyć wykorzystanie tych terenów powyżej ulicy Legionów Polskich, tam w okolicach ulicy Turkowskiego, ulicy Serugi. Na kontynuację obwodnicy wewnętrznej. Oczywiście. I tam zaprojektować kontynuację tej obwodnicy wewnętrznej miasta Bochni. Żeby nie wchodziła w osiedle, tylko... Ale oczywiście, ta droga jest, ona jest nieunikniona. Powstanie tej drogi jest nieuniknione. Jest pytanie tylko, jeszcze raz mówię, jakiej klasy to ma być droga, bo na pewno będzie to droga gminna. Panie burmistrzu, pytanie tylko, czy droga zbiorcza, czy droga lokalna. A czy ma tereny tutaj, pod tą drogę? No właśnie, jak jest tam z terenami? Z tego, co wiem, orientuję się, to ten część terenów, która owszem była przeznaczona pod obwodnicę w latach 70., została już zwrócona prawowitym, czy pierwotnym właścicielom z tego powodu, że nie została wykorzystana pod drogę. Zgadza się. No, to jest konsekwencja niezrealizowania tej inwestycji, która była, pod którą zostały wywłaszczone tereny. Ale szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie o wszystkie tereny zwrócili się poprzedni właściciele. Stąd w dużej części te tereny pozostały własnością gminy miasta Bochni. Niestety najbliżej tutaj ulicy Nowy Świat, Armii Krajowej, tam przy tym skrzyżowaniu, zwrócono około 65 arów powierzchni terenów i
Tutaj w tym miejscu będziemy musieli skorzystać albo z możliwości wykupu na zasadzie zawierania umów kupna-sprzedaży aktów notarialnych, bądź też, no niestety, mając na uwadze, że jeszcze funkcjonuje tak zwana specustawa. Z jednej strony jest to przykra sprawa, prawda? No to jest tak ograniczenie wolności w pewnym sensie. Wolności, no, ale dla dobra społecznego no na pewno będzie to wtedy wskazane i ta droga powstanie. Tak jak mówię, kwestia jest jeszcze... Jest kwestia czasu. Panie burmistrzu, musimy tą poranną kawę kończyć. Najbliższego czasu. Słyszą Państwo, jest to kwestia najbliższego czasu. Moim Państwa gościem dzisiejszej porannej kawie był wiceburmistrz miasta Bochni, pan Gustaw Korta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.